Cześć, siemaneczko, zapraszam was już na 8 odcinek z serii Zanim byli sławni, w którym opowiem wam o 26-letnim Kubie Grabowskim, znanym jako Kłe Bonafide. Wybaczasz błędy, rozumiesz moje dziaby i złote zęby. Ja zmagam, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronim przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania tego odcinka. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Kuba Grabowski urodził się 7 lipca 1991 roku w Ciechanowie. Swoją karierę rozpoczął w 2009 roku, gdzie wspólnie z Fuzo wydali 3 albumy: Pierwsze cięcie, Drugie cięcie oraz Flow Witam. W 2012 roku pojawił się na bitwach freestyle'owych. Z czasem zaczął przyciągać uwagę środowiska hip-hopowego. Wygrał m.in. bitwę o koniec świata o wrzesień oraz zajął drugie miejsce na Wielkiej Bitwie Warszawskiej. Powtórzył to również rok później. Następnie 31 lipca 2013 roku Kłebo wypuścił swoją pierwszą własną produkcję, mixtape o nazwie Ekletyka. Przyzwyczajony by być prawie dorosłym, nauczony. 5 miesięcy później, czyli pod koniec 2013 roku, Kuba wraz z raperem R.I.P. wydał Nielegal o tytule Płyta Roku. W 2014 roku Kuba po wystąpieniu na płycie Utopia w utworze Euforia odnotował wzrost popularności. Utwór był nadawany w radiach takich jak RMFM, SK oraz Polskie Radio Trójka. Chyba przez to wciąż nie rozumiem, czemu woda nie jest droższa niż diament. Potrzebuję cię jak... W 2014 roku raper wydał singiel Żadnych Zmartwień, gdzie gościnnie wystąpili Kuban oraz Kuba Knap. I tym samym raper zapowiedział swój pierwszy solowy album pod tytułem Esoteryka, na którym znalazło się 15 singli. Najpopularniejszym kawałkiem tego albumu w serwisie YouTube jest Trip, który aktualnie został otworzony ponad 14 milionów razy. Posłach, złoto na palcach i rzadko kieszeń bez plików. A co to oznacza dla tych bez ambicji, to 1 kwietnia 2015 roku raper zdradził, że jego nowa płyta będzie miała tytuł Egzotyka, na której każdy utwór będzie opisywał inną część świata wraz z teledyskiem realizowanym w danym regionie. 18 listopada tego samego roku wyszedł pierwszy singiel Och My Buddha wraz z klipem realizowanym w Tajlandii. Pachnie najgorzej, walczę z bombą i mam ochotę na rozejm i chodzę i brodzę myślami po mapach, gdy... Album już przed premierą w przedsprzedaży zamówił ponad 30 tysięcy osób. Tym samym album uzyskał status platynowej płyty. Płyta również była najlepiej sprzedającym się albumem w Polsce w czerwcu oraz drugą najlepiej sprzedającą się w lipcu. Najpopularniejszym kawałkiem na tej płycie w serwisie YouTube jest C'est la vie, który był kręcony w Francji. Twój chłopak się buja w Tomim i nosi stare Diory, wygląda jak przecenio. W sierpniu tego roku raper wystąpił w reklamie promującą nową kampanię firmy odzieżowej Nike. Kłebo jest gwiazdą. Świadczy może o tym, że na Instagramie posiada ponad 410 tysięcy obserwujących. Kuba również może pochwalić się zdobyciem ponad 30 milionów wyświetleń pod dwoma ostatnimi singlami w serwisie YouTube, Candy i Half Dead. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam was do subskrybowania, lajkowania oraz do obejrzenia moich poprzednich odcinków. Narka!